Przecięto wstęgę i ponad 2,5-kilometrowy odcinek drogi Skarbimierz-Małujowice został uroczyście otwarty i oddany do użytku. Przede wszystkim robiliśmy kanalizację. Tutaj były problemy właśnie z odprowadzeniem wód. Droga była bardzo zniszczona już i oczywiście była przebudowa tej drogi, dobudowanie chodnika. Droga, na której stoimy, realizowana była w okresie od maja do grudnia 2017 roku. Jest to główny tak naprawdę ciąg komunikacyjny do centrum gminy, do stolicy gminy, czyli do Skarbimierza Osiedla, do urzędu, do ośrodków oświaty, czy też do strefy przemysłowej. Remont kosztował 3 600 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty pokryła gmina Skarbimierz. Drugą część dołożył Urząd Wojewódzki w ramach dotacji rządowej z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Jest to program, który wspiera właśnie gminne i powiatowe drogi, rozwój tych dróg, infrastrukturę całą drogową z myślą o tym, żeby poprawić właśnie bezpieczeństwo, żeby poprawić komfort mieszkańcom. Często to nie są długie odcinki drogi. Dzisiaj mieliśmy do czynienia z odcinkiem 2,5-kilometrowym, ale właśnie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby myśleć również o tych mieszkańcach, którzy mają swoje osiedlowe dróżki, którzy mają swoje wiejskie, gminne drogi, żeby o nich nie zapominać, nie budować tylko tych wielkich autostrad, tych dróg wojewódzkich, ale mieszkaniec ma mieć wygodę, ma mieć bezpieczeństwo przede wszystkim w tym miejscu, w którym po prostu mieszka. Gmina Skarbimierz korzysta z dotacji rządowych z wielkim efektem. Na tej inwestycji nie koniec, są już kolejne plany. Tą drogę oczywiście będziemy chcieli jeszcze w dalszym ciągu rozbudowywać, czyli w kierunku na wieś Skarbimierz i mamy przyjęte już to zadanie do programu rządowego. Także podobny koszt do tego, który zrealizowaliśmy. Oprócz tej drogi obok będzie biegła jeszcze ścieżka rowerowa, na którą ogłaszamy właśnie przetarg. Kompleksowo przebudowana droga poprawi płynność ruchu oraz komfort jazdy.